aż 3 lata miłośnicy kobiecej piłki nożnej musieli czekać na powrót zespołu Czarnych Sosnowiec do najwyższej klasy rozgrywkowej. Organizacyjnie i sportowo jesteśmy przygotowani dobrze, ale czas pokaże jak dobrze. Warto zaznaczyć, że w poprzednim sezonie drużyna z Sosnowca pozostała niepokonana przez cały sezon. Czarni przede wszystkim będą na fali. No, zespół zwycięski ograł swoją ligę i tutaj na pewno będą chciały też pokazać, że ta Ekstraliga im się należy. Aby to udowodnić, zawodniczki musiały ciężko pracować na treningach. Wylewałyśmy, że tak powiem, 7 poty, żeby tutaj być w tym miejscu, w jakim jesteśmy teraz. I myślę, że rywalizacja była wysoka w drużynie. Już w 4. minucie spotkania po faulu na zawodniczce Czarnych sędzia podyktował rzut karny. Na tym sosnowiczanki nie zamierzały poprzestać. Jednak mimo ich wysiłków wynik do przerwy nie zmienił się. Bardzo dobrze, dziewczyny grają to, co potrafią. No, brakuje tego do dokończenia. Sytuacje bramkowe były stworzone przez drużynę Czarnych, natomiast kontry były dość groźne z drużyny Bydgoszczy. Wsparciem naszych zawodniczek byli tego dnia jak zawsze kibice. Na każdym meczu śpiewy, oprawy są, jeździmy jak możemy. I jak widać, śpiewamy cały mecz. Szans na strzelenie gola nie brakowało jednej i drugiej drużynie. Zagrałyśmy dobrze, że grałyśmy piłką. To, co miałyśmy, mogłyśmy wykorzystać, no ale niestety. Ważne 3 punkty, że wygrałyśmy 1-0. Choć mogło być jeszcze lepiej. Mecz był dobry, nawet bardzo dobry, ale szkoda niektórych sytuacji, które dziewczyny nie wykorzystały. Zadowolona z postawy swoich dziewczyn była trener Agnieszka Drozdowska. Największym atutem jest kolektyw zespołu, bo tutaj w Czarnych Sosnowiec zawsze tak było i to się liczy i myślę, że dlatego tak na boisku walczy jedna za drugą. I miejmy nadzieję, że razem zawalczą o Mistrzostwo Polski.